Jest pan zadowolony z tej liczby 18 posłów Konfederacji? Bo jak rozmawialiśmy jeszcze w sztabie, tuż po ogłoszeniu tych sondażowych wyników, mieliście tych mandatów sugerowanych 12, teraz 18. Jest to pewnego rodzaju wzrost. Ja mówiłem tamtego wieczoru, że są tacy, którzy dzisiaj płaczą, a będą się radować, a są tacy, którzy się radują i mogą płakać. Fakt jest taki, że nasza lista, nasza formacja zwiększyła liczbę wyborców o 300 tysięcy, to jest bardzo wyraziste. 290 tysięcy dokładnie, tak jest. Zwiększyliśmy liczbę mandatów o 7 i w normalnych warunkach, w normalnej sytuacji to byłby powód do wielkiej radości, gdy dla porównania pokazującą na zewnątrz radość i entuzjazm Lewica straciła 500 000 głosów, straciła mandaty, straciła poparcie. Tylko że my byliśmy i jesteśmy bardzo ambitni i liczyliśmy na więcej, na dużo więcej. Stąd mamy takie poczucie niedosytu, zwłaszcza że uważamy, że mogliśmy mieć dużo większe poparcie, zwłaszcza wśród młodych, bardzo młodych wyborców, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, a także wśród kobiet. No to w takim razie porozmawiamy o kobietach, w Konfederacji i trochę o przyszłości, bo równolegle trwa rozmowa Roberta Mazurka w RMF FM. Tam gości Karina Bosak, która przed chwilą powiedziała, że w nowym Sejmie chciałaby się zająć komisją ustawodawczą albo komisją rodziny. Pytanie, czym pan chciałby się zająć w nowym Sejmie? O tym zadecydują władze klubu, ale przede wszystkim chciałbym się zająć wymiarem sprawiedliwości, sprawiedliwością, gospodarką, komisją spraw gospodarki, też kwestiami związanymi z energetyką. I czwarty temat, który jest dla mnie bardzo ważny, to jest system ochrony zdrowia. O tym, na jakie komisje się zdecyduje, poniekąd prezydium Sejmu, przydzielając nam miejsca w określonych komisjach, a później my się musimy tymi miejscami w ramach naszego klubu podzielić. Wy deklarujecie, że chcecie być opozycją wyrazistą. I ja teraz tak patrząc na tę arytmetykę sejmową i analizując różnego rodzaju doniesienia medialne o tym, że chociażby suwerenna Polska chce się wybić na niepodległość i utworzyć własny klub parlamentarny, wy też będziecie mogli utworzyć własny klub parlamentarny, ponieważ pozwala na to Konfederacji liczba wprowadzonych posłów. I zastanawiam się, czy upatrujecie jako Konfederacja trochę szansy w tym, że być może nastąpi pewnego rodzaju dezintegracja PiS-u? Czy chcecie przejąć główną rolę na polskiej prawicy? Tak, chcemy być główną formacją, ale nie tyle, my nie definiujemy tego na polskiej prawicy, ale wśród tych ludzi, którzy chronią interesów Polaków pracujących i prowadzących działalność gospodarczą, bo oni w chwili obecnej są w coraz trudniejszej sytuacji, muszą utrzymywać coraz większą liczbę osób, które nie pracują i to się tylko będzie z uwagi na sytuację demograficzną pogłębiało i my się tym mamy różnić od rządzących i od opozycji. Będziemy bardzo mocno domagali się rozsądnych postulatów, które głosili Szymon Hołownia, Donald Tusk podczas kampanii wyborczej, z której już teraz zaczęli się wycofywać. Już wczoraj usłyszeliśmy, że wycofują się z dobrowolnego ZUS-u, a będziemy walczyć o to i będziemy zgłaszać w Sejmie ich projekty, ich koncepty, ich pomysły, z którymi się zgadzamy, takie jak likwidację podatku belkowego, takie jak podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, takie właśnie jak dobrowolny ZUS. Teraz robimy pełen przegląd wszystkich tych propozycji i konkretów, wszystkich ich postulatów i obiecujemy, że gdyby oni zapomnieli, to my wszystko to zgłosimy w najbliższym Sejmie.